Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Bardzo piękny fenomen tak naprawdę sakramentu komunii tutaj się pojawia, czyli tego ciała, które przynosi życie, które powoduje, że w dniu ostatecznym zostaniemy wskrzeszeni. Dzisiaj świętujemy tak naprawdę ten fenomen, jeżeli tak możemy to nazwać. Tak, dzisiaj święto Bożego Ciała, święto Eucharystii, która jest dla nas nie tylko formą kontemplacji uroczystości Bożego Ciała, przypominają nam o tym wpatrywaniu się w Chrystusa, ale jest przede wszystkim tym pokarmem. I to jest jakby istotą Eucharystii, to jest istotą Komunii Świętej. Myślę, że jest coś niesamowitego, że Bóg tak bardzo chciał nas posilić, podźwignąć, tak bardzo chciał być blisko z nami samymi, że w sposób dosłowny miesza swoje ciało z naszym ciałem, swoją krew z naszą krwią, ponieważ spożywamy go jako pokarm. Jest to takie, można byłoby powiedzieć, zespolenie, taki przedsmak tego, co czeka nas w wieczności. I zawsze, kiedy sobie o tym myślę, to przypomina mi się taka analogia, analogia ludzka, która nigdy nie jest idealną w kwestiach naszych relacji z Panem Bogiem, ale kiedy dwoje ludzi kocha się, ma się ku sobie, to chcą być blisko siebie, jak najbliżej siebie. A tego stopnia, że w małżeństwie tworzą niemalże jedno ciało, jedno, są jednym. I to jest efekt miłości, to jest efekt tego pragnienia, tej bliskości. I Pan Bóg także chce być bardzo blisko nas samych. Myślę, że im bardziej my poznajemy Pana Boga w naszym życiu, też do tej bliskości dążymy. I Eucharystia jest dla nas właśnie takim zadatkiem i takim spełnieniem tej bliskości w sposób dosłowny, w sposób fizyczny. Dlatego też chcemy tak to ciało pokazywać i dlatego wyruszamy. Ja się zastanawiam właśnie nad tym fenomenem, który w Polsce istnieje, tej tradycji wyjścia właśnie z ciałem Chrystusa na zewnątrz, pokazania, że tak, to jest właśnie to ciało, które tak bardzo wielbimy, że chcemy, żeby ono było z nami przez cały czas. To jest niespotykane wręcz gdzie indziej. Są również oczywiście praktyki Bożego Ciała poza Polską, ale ja myślę, że tu chyba to ważną rzecz powiedziałeś i zauważyłeś. Myślę, że to jest też taka dla nas refleksja i taki mały rachunek sumienia, czy rzeczywiście jest ta kolejność. Czyli Boże Ciało jest dla nas tak bardzo istotne, Boże Ciało, czyli Najświętszy Sakrament, jest tak bardzo istotny, Eucharystia jest tak bardzo istotna, że chcemy ją pokazać światu. Czy nie jest przez przypadek tak czasami, że zatrzymujemy się tylko i wyłącznie nad takim pokazaniem i kolorytem tych procesji, czyli jakby odwrotna kolejność. Natomiast ta procesja, to wyjście na zewnątrz, do świata, być może do tych również, którzy jeszcze nie rozumieją tej obecności Chrystusa wśród nas, powinna wypływać z mojego przeżycia, z tego, że ja przeżyłem, że ja doświadczyłem i teraz chcę podzielić się, chcę powiedzieć, spójrz, to jest wzór, który ja naśladuję, w który się wpatruję jako chrześcijanin. I taka powinna być kolejność. Myślę, że wówczas, jeśli sobie to uświadomimy, to także nasze przeżywanie tych procesji tak w czasie pozwoli przeżyć ciała, to też innym. Tak, pozwoli to przeżyć innym, ale też będzie nas zmieniało. Też będziemy patrzyli na to głębiej. Nie będzie to tylko i wyłącznie jakiś ryt tradycji, ryt jakiegoś kolorytu, że jakieś te chorągiewki, wstążeczki, wszystko ładnie, jeszcze gdzieś tam wata cukrowa, tylko, że jest to moje przeżycie, którym właśnie chcę dzielić się z innymi.